Dzień dobry wszystkim Państwu. Dziękuję za przybycie na taką szybką konferencję prasową, na którą Państwa wczoraj zaprosiłam w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Państwo radni z Klubu Prawa i Sprawiedliwości są ze mną. Chcielibyśmy Państwu powiedzieć o bardzo ważnej, istotnej rzeczy, kwestii, która bulwersuje i bardzo interesowała od wielu miesięcy mieszkańców Płocka w kontekście prowadzonych inwestycji w Płocku przez Urząd Miasta Płocka i spółkę MOSiR. Mianowicie chodzi o płocką pływalnię Podolanka. Jak Państwo doskonale wiecie, 11 grudnia ubiegłego roku odbyła się komisja rewizyjna Rady Miasta Płocka, komisja wyjazdowa na terenie pływalni. I wówczas zarówno radnym, jak i części dziennikarzy została zabroniona jakakolwiek dokumentacja fotograficzna, którą moglibyśmy wykonywać podczas tego posiedzenia. To była jedna kwestia. Natomiast druga dotyczyła zakazania nam wstępu w niektóre przestrzenie płockiej pływalni Podolanka. W związku z tym podjęliśmy działania w celu uzyskania opinii prawnej, na jakiej podstawie zarówno prezes Marcin Jerzewski, prezes spółki MOSiR, jak i wykonawca, przedstawiciel wykonawcy, który był obecny podczas tego posiedzenia, zakazali nam zarówno wykonywania dokumentacji fotograficznej, jak i wstępu w niektóre przestrzenie pływalni Podolanka. Otóż zwróciłam się do przewodniczącego Rady Miasta Płocka, pana Jaroszewskiego, o takową opinię w dniu 13 grudnia, czyli zaraz dwa dni po posiedzeniu. I dopiero 16 stycznia otrzymałam opinię prawną od naszego prawnika Urzędu Miasta Płocka, Kancelaria Adwokacka, adwokat Jarosław Szumański. Nie chcę Państwu oczywiście czytać całej tej opinii, bo te dokumenty będą załączone do wniosku, o którym zaraz powiem. Jest wprost napisane, że został złamany oczywiście artykuł 24 ustęp 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym i jest opinia pana prawnika, który pisze wprost. Prawo do uzyskiwania informacji pisemnej, wyjaśnień ustnych, jak również samodzielne gromadzenie informacji przez radnego, na przykład poprzez wykonywanie fotografii dokumentów, jest oczywiście w ocenie opiniującego zawarte w ustawie, iż jest to wymóg spoczywający zarówno na gminie, jak i na jednostkach budżetowych i spółkach prawa handlowego z udziałem gminy. I w związku z tym postanowiliśmy jako radni Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Płocka złożyć wniosek do prokuratury w Płocku, do prokuratury rejonowej w celu zbadania tych dwóch kwestii. Pierwsza to jest oczywiście utrudnianie wykonywania nam jako radnym mandatu radnego, szczególnie kiedy dotyczy to chociażby komisji rewizyjnej. Ale w ogóle, tak jak prawnik to określił, nie ma rozróżnienia, czy to jest praca w komisji, czy bycie w jednostce budżetowej, czy w Urzędzie Miasta Płocka i chęć uzyskania jakichkolwiek informacji ze strony urzędników bądź prezydentów. Ważne jest tylko to, że utrudniono nam wykonywanie tego mandatu radnego. I druga kwestia oczywiście, która najbardziej chyba bulwersuje mieszkańców Płocka, to jest remont pływalni Podolanka, który był wykonywany w tak długim czasie, ciągłe przesuwające się terminy. Ja Państwu tylko przedstawię krótką historię. 19 kwietnia 2022 roku rozpoczął się remont i wówczas był termin zakończenia podany grudzień 2022 roku. W październiku 2022 roku podano termin oddania basenu na grudzień, podtrzymując go, zaznaczam. W styczniu podano termin oddania do użytku już w drugim kwartale 2023 roku. W styczniu 2023 roku MOSiR ogłosił, że nie ma dokumentacji technicznej, jak Państwo sobie przypominacie, obiektu, na który rozpoczęto procedurę około 9 miesięcy wcześniej, a remonty były wykonywane na podstawie dokumentacji technicznej co roku. Jak poprosiłam oczywiście w interpelacji w imieniu radnych, jakie koszty poczynił zarówno MOSiR, jak i Urząd Miasta Płocka na modernizację i remonty tego obiektu od 2017 roku i proszę Państwa, do 2023 było to 10 milionów złotych. 10 milionów złotych, które wydaliśmy już poza tym remontem, który teraz jest wykonywany, jest w trakcie, to też jest kwota 10 milionów złotych
Zaznaczam, że na kwiecień 2022 roku, bo remont przesuwa się ponad rok. W związku z tym my na dzisiaj jako radni nie mamy świadomości i nikt nam nie udzielił takiej informacji ze strony prezydentów ani spółki MOSiR, jakie koszty dodatkowe poniesiemy poza 10 milionami złotych, które zostały zaplanowane zgodnie z rozstrzygnięciem tej procedury przetargowej. Idąc dalej, w maju 2023 roku podano termin oddania tego obiektu na trzeci kwartał 2023. W sierpniu 2023 podano termin oddania na 15 października. Na konferencji z mediami, z państwem padło pytanie, czy to jest ostateczny termin? Odpowiedź miała tak. W październiku 2023 roku podano nowy termin, 15 listopada. Później padł termin 22 grudnia, to właśnie po tej naszej komisji rewizyjnej, kiedy mieliśmy na Podolance, który, jak Państwo doskonale wiecie, nie został dotrzymany. 21 grudnia ubiegłego roku kolejny termin otwarcia, 9 stycznia, który również nie został dotrzymany. Dopiero 12 stycznia 2024 roku ten obiekt został w części tylko oddany do użytku, bo jak Państwo doskonale wiecie, remont jeszcze trwa, on zakończy się, mam nadzieję, jeśli uznać to za fakt, ten termin, który podano przez spółkę MOSiR, remont zjeżdżalni, który ma się zakończyć w marcu tego roku, o ile będzie dotrzymany. W związku z tym z pełną odpowiedzialnością, mając świadomość tego, że dowiedzieliśmy się podczas posiedzenia komisji, że zostały naruszone ściany nośne tego obiektu, który nie miał, których zarówno wykonawca, firma Pekmont, jak i MOSiR nie mają dokumentacji technicznej, bo ta dokumentacja podobno cały czas jeszcze gdzieś krąży i do tego przyznała się spółka MOSiR, że nie ma cały czas tych dokumentów technicznych, które gdzieś albo są w prokuraturze, albo w sądzie. Wykonywano prace remontowe, wystąpiono dopiero wtedy o pozwolenie na budowę, raz prawdopodobnie na tą ścianę nośną w części szatni, a drugi raz wystąpiono z dużym opóźnieniem o pozwolenie na budowę na zjeżdżalnię, bo jak Państwo doskonale wiecie, tam jest wybudowana klatka schodowa, żeby wejść na tą zjeżdżalnię. W związku z tym wystąpiono ponownie o pozwolenie na budowę w części przy zjeżdżalni, przy części tej rury. W związku z tym z pełną odpowiedzialnością składamy to zawiadomienie do prokuratury, aby zbadać po pierwsze, na jakiej podstawie został nam uniemożliwiony, na jakiej podstawie uniemożliwiono nam wykonywanie mandatu radnego w pełni, co ukrywa tak naprawdę spółka MOSiR, a dwa, zbadanie tej części konstrukcyjnej, budowlanej, zarówno pływalni, jak i w następstwie zjeżdżalni, która będzie w niedługim czasie oddawana pod kątem konstrukcyjnym, budowlanym, czy wszelkie prace budowlane przebiegały w sposób zgodny z procedurą. Również w zawiadomieniu jest informacja o tym, że inspektor nadzoru zrezygnował w trakcie trwania tej inwestycji. W związku z tym też zadajemy pytanie, dlaczego, co się stało, na jakich podstawie, jakie były wpisy w dzienniku budowy. To powinno zostać zbadane, przeanalizowane, czy przede wszystkim ten obiekt jest bezpieczny w użytkowaniu na dzień dzisiejszy. To tyle z mojej strony. Jeśli Państwo jeszcze chcieliby zabrać głos, bądź zadać pytania, to bardzo proszę. To czyli tu chodzi o to, że Państwo składacie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez wykonawcę spółkę MOSiR? MOSiR spełniał funkcję nadzorczą. Wybrał firma Pekmont, która wykonywała ten remont. Robiła wszystko pod nadzorem MOSiR-u. W związku z tym odpowiedzialność zapewne spada na dwie strony. A jak to ustaną już organy, które będą badały tą sprawę, no to już nie będziemy wchodzić w czynności procesowe w dalszej części. Nie nasza jest rola. Jeżeli by mi nie było na tej konferencji, czy komisji rewizyjnej, jak to wyglądało, w jaki sposób Państwu uniemożliwiono wykonanie zdjęcia w grudniu? Po prostu Państwo weszli na teren pływalni, do jakiego momentu? Już powiem. Zostaliśmy zaproszeni do wnętrza, zaraz w korytarzu, praktycznie przed salą konferencyjną, gdzie mieliśmy miejsce, aby usiąść chwilę i porozmawiać. Chcieliśmy po prostu poprosić o pewne informacje, o wykaz dokumentów. MOSiR nie miał żadnych dokumentów przy sobie, tylko chcieli nam pokazać, co chcieli pokazać. Ściśle określone przestrzenie. Od razu na korytarzu po wyjściu z tej sali konferencyjnej, zresztą jeszcze na dole przed, bo był pan Paweł też obecny, zapowiedziano nam, że żadnej dokumentacji zdjęciowej nie będzie można wykonywać, ani kręcić materiałów filmowych.
To padło z ust przedstawiciela wykonawcy firmy Pekpo. Ja zwróciłam się do pana prezesa Marcina Jerzeskiego, który tam był obecny. Czy pan to potwierdza? No bo ja, dla mnie stroną nie jest wykonawca, tylko dla mnie stroną jest przedstawiciel spółki albo urzędu miasta. Pan Marcin Jerzeski powiedział, tak, to jest też tego, jego zdanie, jak on tak samo twierdzi jak wykonawca, że nie mamy prawa wykonywania żadnej dokumentacji zdjęciowej. A później w trakcie przechodzenia przez kolejne etapy przeprowadzonego remontu na obiekcie, ja chciałam wejść do pomieszczeń, chociażby tam, gdzie są pomieszczenia socjalne ratowników, gdzie jest przestrzeń dla nich prysznicowa, gdzie są szatnie. Pan prezes powiedział, że nie ma takiej przestrzeni, bo ona nie jest jeszcze wyremontowana. Chociaż miałam wcześniej dokumentację ze strony pracowników, widziałam, jak to wygląda. Czyli po prostu tam nie tknięto nic w zakresie remontu. A powiem państwu, że oddanie było planowane na 2 grudnia, czyli 11 dni po komisji rewizyjnej miało być już oddanie. Natomiast część przestrzeni tej, która miała być przeznaczona dla ratowników, w ogóle nie była tknięta remontem. Powiedział mi pan prezes Jerzewski, że na razie doraźnie będzie to przestrzeń w części podbasenowej, więc poprosiłam, żebyśmy tam przeszli. A pan Jerzewski powiedział, że nie pójdziemy tam, ponieważ nie ma nic co pokazywać. I taka była rozmowa. Mogę jeszcze pytanie w temacie konferencji? Kiedy państwo zaprezentujecie kandydata na prezydenta miasta Puławskiego? Andrzej Nowakowski potwierdził, że startuje. Tomek Kominek potwierdził, że startuje. Bardzo dobrze, że startuje. Ja bardzo się cieszę. I ja bardzo się cieszę, że są oczywiście przedstawiciele innych ugrupowań. My to powiemy w swoim czasie. Mamy jeszcze do tego. Czy jeszcze państwo chcieliby ewentualnie zadać jakieś pytanie? To dziękujemy państwu bardzo serdecznie za dzisiejszą obecność. Mam nadzieję, że będziemy się jeszcze często spotykać. Mam nadzieję, że w bardziej przyjemnych okolicznościach.